Nie uwierzysz, ale najnowszy smartfon Oppo Find X5 Pro ma tą samą chorobę, co Xiaomi X, czy bez X, 12 Pro, chyba bez X, Xiaomi 12 Pro. A jaka to choroba? Parujące lenzy. To skandal jest, ja teraz ani zdjęcia nie zrobię, ani wideo. Ja się muszę gdzieś odwołać, ale gdzie? Oba lenzy zaparowane. Aż pociąg zaczął huczeć, bo nie mogę w to uwierzyć, żeby smartfon za 6000 zł parował mi lenzy. Ja nie jestem na biegunie północnym, panie kolego. Nie, nawet nie na południowym. Nawet nie w Grenlandii. Jestem w Rzeszowie, na Podkarpaciu, gdzie jest aktualnie 5 stopni Celsjusza. A w rzeczywistości, bo to oficjalnie jest 5, a w rzeczywistości tak myślę, że będzie... A będzie ze 7. Może więcej nawet. To ciepło jest, no. Jest trochę gorąco mi się już robi. O, odparowało i tak szybko. Ale jak tylko, bo wyłączyłem kamerę, jak tylko włączę, minutę już jest zaparowane. Zresztą zobaczysz na końcu tego wideo parę zdjęć. A ja myślałem, że to będzie wspaniały smartfon. Że będę zadowolony, że będę w niebo wzięty, że będę sobie go pykał. Będzie ładne cacko, tak jak było X3. X3 to było cacko. To jest bez łzek. X2 też. Cacus ciężko elegancki. To było coś innowatorskiego. Zobacz, X2 miał niesamowitą stabilizację, taką, który żaden smartfon w ten czas takie nie miał. Nawet iPhone. X3, mikroskop. Mikroskop niesamowity. Żaden smartfon dalej nie ma takiego mikroskopu jak w X3. Myślałem, że ten coś zaprezentuje, ten X5, jakąś taką nową. W ogóle gdzie jest X4? Był? Chyba nie było. X5 myślałem, że coś zaprezentuje, a tutaj... No, jakość wykonania tego smartfona jest niesamowita. Wspaniała, to już będzie w następnym odcinku, no ale te kamery... No, jasny gwint i ciemna śrubka. Zobacz parę zdjęć. No, co tu dużo mówić, no. Trzeba go oddać, no przecież tutaj... Ani zdjęcia nie zrobię, ani wideo, po minucie już jest wszystko białe. Katastrofa. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Skandal.